drodzy bracia i siostry, przekazać wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Bielska Białej. Ostatnio na tym miejscu byłem rok temu, też w miesiącu maju, a więc jesteśmy wszyscy o rok bliżej nieba. Drodzy, na wstępie tutaj było wspomniane i tak też modliliśmy się za narodem izraelskim, modliliśmy się za braćmi i siostrami, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. My jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że cieszymy się wolnością, ale i w tej wolności nie możemy zapominać na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, przypadło mi zwiastować, często mówimy, słowo ewangelizacyjne. Ja lubię takie proste słowa, bo one są najtrudniejsze. Z tymi trudnymi to dajemy sobie radę, ale z tymi prostymi słowami często mamy problemy. Chciałbym wspomnieć kilka zdań powiedzieć na temat narodu izraelskiego, dlatego że myślę, że do tej pory jako chrześcijanie albo nie wszyscy mamy tą właściwą postawę do tego narodu. Dlatego też, że przez wiele, wiele wieków na przykład mówiono, stwierdzano i były negatywne tego skutki, że naród, Izraelici zostali odrzuceni przez Boga. Jak to się miało, bracia i siostry, do słów, które Paweł stwierdza w liście do Rzymian, nie odrzucił Bóg swego ludu. Nie odrzucił Bóg swego ludu i jest to zapisane w 11 rozdziale listu do Rzymian, do źródła, do pewnego źródła. Proszę sobie z czymś to skojarzyć. I w naszym ewangelicznym, tak bym określił, chrześcijaństwie, no, spotkać można było takie stwierdzenia, że Izraelici zostali, naród żydowski został odrzucony. To można i obecnie jeszcze w literaturach spotkać takie stwierdzenia. Otóż, bracia i siostry, nie możemy tak mówić. Jeżeli ktoś tak stwierdza, to powtarza słowa pochodzące z samego piekła. Naród izraelski nie był i nie jest odstawiony, odrzucony od łaski zbawiającej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcemy sobie wyrobić taki właściwy pogląd i stosunek, serce do tego narodu, należy dokładnie przeanalizować rozdział 11 listu do Rzymian. A dziś tylko wspomnę słowa apostoła Pawła, który powiada tak: wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do... Aha, i teraz mamy. Wskutek ich upadku. Czy wszyscy upadli? Paweł powiada, nie. Nie wszyscy zostali odrzuceni. Część pozostała. Uwierzyła w łaskę, uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przyjęła dar zbawienia. A część została odcięta? I oto Paweł powiada, że wskutek ich upadku, odcięcia pewnej ilości gałęzi, może nawet większości, zbawienie doszło. Tutaj brat powiedział, że jest poganinem. Bracie, nie jesteś sam. Ja też jestem poganinem, ale zbawienie doszło do mnie i doszło do wielu, wielu z nas. I teraz zostaliśmy zbawieni, ja bym określił, też tak to określał. Oni zostali, część została odcięta,
a w to miejsce myśmy zostali, jakież mamy mieć stosunek do nich? Jakież? A więc to wszystko nam określa, ale również, no wiecie, jak mówię A, to chcę zawsze powiedzieć i B. Drodzy, Słowo Boże jest, które zapisał apostoł Paweł w tym 11 rozdziale, to powiada tak, on wyjaśnia, zostali odcięci, część z nich, może większość, na pewno, została odcięta od tego drzewa oliwnego z powodu niewiary w Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. O wiarę zbawiającą. Wiara, która skupia się na Jezusie Chrystusie. Oni mieli wiarę, wierzyli przez X wieków w jedynego prawdziwego Boga, zwanego też Bogiem Izraelskim, ale gdy się okazała wiara, albo została objawiona wiara, wiara jaka? Wiara w Jezusa Chrystusa. I ta wiara została objawiona w momencie, kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię. Ale również jest wielka przestroga i dla nas, jeżeli zostaliśmy wszczepieni, a tak, to niech cykuje nas uniżenie i pokora. Niech cechuje nas uniżenie i pokora i przez to uniżenie i pokorę również patrzmy na ten naród. Bo zostaliśmy wszczepieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, przyjmując Go jako Zbawiciela, ale Paweł mówi, i ty, Józefie, się wszczesz. Uważaj, bo jeśli stracisz wiarę, to będziesz tak odcięty, jak część z nich została odcięta. Dalej Bóg powiada, mam moc, jeśli uwierzą w Jezusa Chrystusa, aby ponownie ich wszczepić. A więc 11 rozdział listu świętego Pawła do Rzymian określa bardzo dokładnie, jaki powinien być nasz wewnętrzny, ten duchowy, ale i zewnętrzny stosunek do tego narodu. Drodzy bracia i siostry, ale i tu konieczna jest taka pewna rozwaga. Pamiętam, to był rok 1995, a więc w minionym wieku, kiedy do zboru w Oświęcimiu przyjechało ponad 150 osób z różnych krajów, chyba z 30 krajów. To był taki pierwszy wielki zjazd, którzy modlili się za narodem izraelskim. Wśród nich przyjechało kilku pastorów mesjańskich. I wtedy zbór w Oświęcimiu, albo przynajmniej niektórzy, już modliliśmy się za tym narodem i tak w przedsionkach mieliśmy wywieszany, modlimy się za narodem izraelskim, modlimy się o pokój dla Jerozolimy. I to jest, było wzięte czy zaczerpnięte też z Bożego Słowa. Ale gdy ci pastorzy z Jerozolimy przyjechali, ktoś im przeczytał, popatrzyli, pomyśleli i poprosili mnie jako pastora. I powiadają, pastorze, a o jaki pokój wy się modlicie? A ja stanąłem jak uczeń przed nimi, no o pokój dla Izraela. On powiada, jeśli się modlicie o ten pokój, jaki daje ten świat, czy może dać świat, to takiego pokoju nigdy nie będzie w Izraelu, aż po przyjściu, powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Wy i my was o to prosimy. Prosimy was jako bracia, módlcie się, aby pokój Jezusa Chrystusa wkroczył do serc naszego narodu. Chodzi o zbawienie, o ten duchowy pokój, o pokój od Jezusa Chrystusa. Drodzy, wszystkie słowa, które czytamy w Ewangeliach, przecież one w pierwszej kolejności
były kierowane do narodu izraelskiego. Wszystkie słowa, wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, cuda, znaki, a więc były skoncentrowane, kierowane w pierwszej kolejności do tegoż narodu. Drodzy bracia i siostry, i teraz jestem swoimi myślami w rozważaniu w 7 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, znane miejsce Bożego Słowa, 7 rozdział, werset 37 i 38. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Drodzy bracia i siostry, po pierwsze trzeba tutaj wyjaśnić, że Pan Jezus Chrystus też przyszedł na święto namiotów do Jerozolimy. To święto trwało w zasadzie 7 dni, zakończenie 8 dnia. I drodzy, na to święto przyszło wielu, wielu Żydów. To święto było z jednej strony bardzo uroczyste, ale ja myślę tutaj o jednym. Chciałbym myśleć myślami Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też przyszedł na to święto, rozmawiał z Żydami w świątyni. Jezus, który przyszedł na to święto, on miał wgląd do serca człowieka. I dla niego najistotniejszym było to, co się kryje we wnętrzu człowieka. Najważniejsze było to, z jakimi problemami, sprawami, doznaniami ludzie przychodzą na to święto. To nie chodzi o to, aby tylko świętować w taki sposób zewnętrzny, jakieś wyrazić zadowolenie. Ale Jezus patrzył zawsze na wewnętrzną postawę człowieka. Co się tam kryje w jego wnętrzu. I ja tak myślę, że wiele osób, wielu Żydów przyszło na to święto z jakąś nadzieją. Że oto być może tam w świątyni, w obecności kapłanów, uczonych w piśmie też, ich wewnętrzny problem zostanie rozwiązany. Może przyszli z problemami duchowymi, wewnętrznymi, skołatane serce, obciążone serce, ból wewnętrzny, troska, zmartwienie. I ja myślę, że Jezus to wszystko widział. Ludzie przyszli z nadzieją, że być może ich problemy zostaną rozwiązane. Ale oto zauważam, że ostatniego dnia tego wielkiego święta, myślę, że Jezus też tak właśnie zauważył, że oto ludzie, którzy przyszli, przygotowują się teraz do tego, aby opuścić Jerozolimę, wrócić do miejsc swojego zamieszkania, ale Jezus widzi, że ludzie jak przyszli z problemami, tak wracają z tymi problemami. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, być może i ty siedząc na tym miejscu, ja tego nie widzę, bo nie mam takiego wglądu jak Jezus do twojego serca, ale siedzisz z obciążonym, tak bym określił, wnętrzem, sercem, jakiś ból, jakaś obawa, jakaś troska, zmartwienie, obciążenie i mówisz wewnętrznie, jak się z tego uwolnić. Jezus stanął ostatniego dnia Wielkiego Święta i głośno zawołał. Głośno tak, aby go wszyscy słyszeli. Głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Oto nasz Pan Jezus Chrystus zawołał głośno słowa skierowane do każdego człowieka, do każdej osoby.
jeśli pragniesz. Jeśli chcesz tego wewnętrznego, duchowego rozwiązania, przyjdź do mnie. Jezus nie kierował i nie powiedział, idźcie, tam są jeszcze w świątyni kapłani, tam są uczeni w piśmie, ale Jezus zaprasza ludzi do siebie. Jezus nie wyznacza jakiś tam, tak jakbyśmy dziś wyznaczyli kościół taki, taki lub taki. Nie. Jezus mówi o sobie. Jeśli jesteś pragnący, masz to pragnienie, aby twoje wnętrze doznało pełnej Bożej wolności, przyjdź do Jezusa. Przyjdź się do mnie. A wasze wnętrze zostanie zaspokojone. Wasze pragnienia zostaną zaspokojone. Drodzy bracia i siostry, zwracam jednak tutaj naszą uwagę, że przychodząc do Jezusa musimy być spragnieni. Musimy chcieć. Musimy Pana też prosić. Pragnienie. Pragnienie, drodzy bracia i siostry, to jest taki warunek w naszych sercach. Jeśli masz wielkie pragnienie, to zmierzasz w tym kierunku. Chcesz, dążysz, usiłujesz, czynisz starania ku temu, aby te pragnienia się spełniły. Drodzy bracia i siostry, najważniejsze jest w życiu człowieka to, aby pragnienia duchowe się spełniły. Pan Jezus powiada tutaj o piciu. To znaczy, że każdy musi z nas osobiście przyjść do Jezusa Chrystusa. Każdy z nas osobiście musi przyjść do Jezusa Chrystusa, zaufać Mu jako Zbawicielowi, zaufać Mu jako Synowi Bożemu, który daje rozwiązanie duchowe. Podobne słowo czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale również, w rozdziale 11, werset 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, oto słowa Jezusa, który powiada, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Jest ciężar. A największym ciężarem każdego człowieka jest jego grzech, nieprawość przed obliczem świętego Boga. Czuję się może już zmęczony i strudzony tego rodzaju życiem, jakie prowadziłeś do tej pory. Obciążony. Oto wyzwanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I oto mamy gwarancję, obietnicę Jezusa, a ja, powiada Jezus, dam wam ukojenie. Pragnący, strudzeni, zmęczenie, jak najszybciej do Jezusa po wyzwolenie, po zaspokojenie pragnienia. Zaspokoić może tylko i wyłącznie nasz Pan Jezus Chrystus. Możemy powiedzieć, no tak, w tamtym czasie Jezus był widoczny, był w ciele, można było przyjść do Niego. To prawda. Ale Jezus jest na tym miejscu, mimo że nie jest widoczny. A będą i są błogosławieni ci, którzy Go nie widzą, ale wierzą. Wierzą, że Jezus jest obecny. I ponownie skierowanie, zaproszenie zostało skierowane, jest skierowane do wszystkich. A więc jeszcze raz powtórzę, obciążonych grzechem, utrapionych, udręczonych. Jest skierowane zaproszenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I jeśli przyjdziemy do Niego, ja mówię prosto, On nas uwolni. Z takim pragnieniem, z prośbą, z wiarą, Pan Jezus nas uwolni.
Podobne słowa Jezus kierował, zapisał ewangelista Jan, a tego, który do mnie przychodzi. Dzięki Ci, Jezu, nie odrzucę, precz. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę, precz. I obojętnie w jakim nawet stanie ducha, duszy człowiek by nie był, bo my często jako ludzie potrafimy jakoś oceniać, ten jest bardziej grzeszny, ten mniej grzeszny. Ale najbardziej, tak bym określił, upodlony człowiek, jeśli przyjdzie do Jezusa, Jezus nie wyrzuci go precz. Ja mógłbym to zrobić, ale Jezus tego nie zrobi. Drodzy, ale musimy przyjść do Jezusa z takim pragnieniem, ponieważ Jezus nic nie czyni wbrew woli człowieka. Jezus nic nie uczyni dla ciebie wbrew twojej woli. Dlatego jest to zaproszenie ze strony Jezusa. Przyjdź, przyjdź, przyjdź. Ciągle oferuje, ciągle proponuje. Przyjdź do Jezusa. Drodzy, w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 7, wersy 36, 38 i 48, ja nie czytam, bo chcę podać krótką interpretację. My to słowo znamy, ale niech ono ożyje w naszych sercach. Jezus ze swymi uczniami został zaproszony na ucztę przez Szymona Faryzeusza. I oto w słowie czytamy, że gdy ucztowali, a najprawdopodobniej w tamtych czasach tak na pół leżąco ucztowali, przyszła niewiasta. Ta niewiasta była dobrze znana mieszkańców tej właśnie miejscowości, w której to miało miejsce. I była bardzo źle traktowana. Przyszła z bagażem swoich grzechów i wszelkiej nieprawości. Czuła się odrzucona, czuła się sponiewierana, czuła się zhańbiona, czuła się odrzucona. Ale przyszła do tego, który wielokrotnie wzywał: przyjdźcie do mnie wszyscy. Ja sprawię w waszych sercach ukojenie. Stanęła u nóg Jezusa, czy też klęknęła u nóg Jezusa, zapłakała, ja to stwierdzam i to bardzo mocno. Myślę, że jak gdyby pewnym strumieniami te łzy lały się z ich oczu. Zaczęła łzami zlewać stopy Pana naszego Jezusa Chrystusa, a włosami wycierać. Niewiasta nie powiedziała ani jednego słowa do Jezusa. To wszystko, co robiła, robiła w milczeniu. Ale Jezus wglądnął do jej wnętrza, popatrzył na jej serce. I widzi, po pierwsze, serce zbolałe, serce pełne grzechu, serce pełne nieprawości. Widzi, że jest odrzucona przez społeczeństwo. Drodzy, ale ona według mnie pokutuje przed Jezusem Chrystusem. Jej łzy świadczą o tym. Jej postawa świadczy, ta zewnętrzna postawa świadczy o tym, że ona przyszła z tym ciężarem, z tym bagażem do Jezusa. Wyznaje, nie wypowiadając ani słowa. Ponieważ w jej sercu było głębokie pragnienie. Chcę się tego wyzbyć. I płacze.
Ja w tych łzach dosłownie widzę pokutę, wyznanie grzechów, prośba o przebaczenie. I ta kobieta znalazła u stóp Jezusa. Ta kobieta, która znalazła się u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa, otrzymała od Jezusa przebaczenie grzechów. Jezus powiada do niej: odpuszczone są ci grzechy Twoje. Przebaczenie grzechów w moim zrozumieniu, w biblijnym według mnie zrozumieniu, to jest największy cud, jaki może być w człowieku, stać się w człowieku. Przebaczenie. Oto w wyniku przebaczenia zniknęła ta bariera, która oddzielała mnie od Boga. Zniknął grzech, wszelka nieprawość. Mam dostęp do Jezusa. Moje serce jest wolne. Mam coś, nowe życie, które teraz oddaję i poruczam swemu Bogu. Ale chcę powiedzieć, drogi przyjacielu, przede wszystkim, a może nie tylko, że u nóg, u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa jest i dla ciebie, i dla nas przebaczenie grzechów. Przyjdźmy, tak jak ta kobieta, do stóp Jezusa Chrystusa, a znajdziemy przebaczenie. Jezus wzywa: przyjdź do mnie. Przynieś swoje grzechy i przyjmij z moich rąk przebaczenie. Dlaczego człowiek jest taki uporny? Kto go czyni? Kto go powstrzymuje? A więc, drodzy bracia i siostry, i w XXI wieku mamy przebaczenie grzechów u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Ewangelii również według świętego Łukasza w 8 rozdziale 27, 28 werset, 36 czytamy, Ewangelia wspomina o tym, o pewnym człowieku, który został opętany. Ale przez Jezusa Chrystusa został uzdrowiony. Jezus uwolnił go od demonów. I drodzy, gdy został uzdrowiony, powiedziałbym, odzyskał zdrowie i tą równowagę, odzyskał pokój, pokój wewnętrzny, odzyskał pokój umysłu. I co się dzieje? Oto widzimy go siedzącego u stóp Jezusa Chrystusa. Drodzy, drodzy przyjaciele, może nawiedzają cię jakieś lęki, obawy, strach, trwoga. Ale jeśli chcesz być od tego wolny, jeżeli chcesz być wolny, mieć ten wewnętrzny pokój, pokój Jezusa i bezpieczeństwo Boże w swoim sercu, jeśli chcesz mieć pokój i bezpieczeństwo w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, przyjdź do stóp Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Oczywiście czytamy jeszcze w Ewangeliach szereg innych przykładów osób, dotyczących osób, które przychodziły do Jezusa Chrystusa z prośbą. I na przykład taką postacią jest Jair. Jair, ojciec
12-letnia jego córka chorowała, następnie zmarła. To była jedynaczka, jego serce było mocno związane, przecież dziecko. On przełożonym synagogi był odpowiedzialny za to wszystko, co dzieje się w synagodze. I z drugiej strony on musiał być też posłuszny tym wszystkim kapłanom, starszym, którzy zarządzali Izraelem w dziedzinie politycznej i religijnej, a przecież ci starsi orzekli, że Jezus nie jest Mesjaszem. I mam taką, jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że to jest wizja, to są często moje takie myśli, bo Słowo Boże nam powiada, że Jezus przyszedł ponownie gdzieś tam w okolice Kafarnaum, stanął nad jeziorem Genezaret, a jak się Jezus pojawiał, to natychmiast tłumy ludzi. Ludzie przychodzili, zbliżali się do Niego, przynosili chorych, przyprowadzali chorych, szli chorzy, a po chwili wracali. Wszyscy wracali, ciesząc się zupełnym zdrowiem. I ja myślę, że ci, którzy wracali, oni też znali, niektórzy z nich, sytuację Jaira. Może przychodzili obok jego domu i mogli mu nawet mówić: Jairze, idź do Jezusa. On tam stoi nad jeziorem Genezaret, w pobliżu. Nie wiem, jakie głosy w swoim umyśle miał Jair, ale zapewne i takie, przecież starsi nie uznali Jezusa za Mesjasza. Jeśli pójdę do Niego, to być może stracę pracę, jestem przełożonym z synagogi. Ale drodzy, gdzieś ten wewnętrzny ojcowski głos do córki, gdy patrzył, że ona z godziny na godzinę praktycznie powoli odchodzi. Wiecie, i to jest w człowieku. Jezus tego oczekuje, że wszystko zostawimy, co nas trzymie, co nas wiąże, a udamy się do Niego. I oto widzimy Jaira klęczącego u stóp Jezusa Chrystusa. Panie, proszę Cię, przyjdź, uzdrów moją córkę. Ojcze, matko, dziadkowie, naszą powinnością jest modlić się nie tylko za siebie, ale modlić się za nasze dzieci, modlić się za naszych wnuków, modlić się przede wszystkim, błogosławiąc ich ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. Jair stanął, no nie stanął, klęczał przed Jezusem u Jego stóp i powiada: proszę Cię, proszę Cię. Było mu obojętnie, czy straci pracę, czy nie, ale uwierzył, przyjął Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, przedstawił swój problem i otrzymał odpowiedź od Jezusa. Będzie żyła. Będzie żyła. Trzymaj się tego mocno. Już idziemy. Będzie żyła. Mimo tego, że umarła w międzyczasie, ale ożyła. Drodzy, być u stóp Jezusa. Może nam dzisiaj, chociaż uczyniliśmy trochę wcześniej, na wstępie naszego nabożeństwa, przyszliśmy tutaj na to miejsce, do stóp Jezusa z różnymi prośbami. Nie wiemy dokładnie o co, ale wiem, że prośby, które przedstawialiśmy, zna dobrze Jezus Chrystus. Jeżeli przyszliśmy z tym otwartym sercem, z tym pragnącym sercem, wołającym, poddającym się Bogu, wasze modlitwy są wysłuchane. U stóp Jezusa Chrystusa jest miejsce dla każdego z nas, aby składać nasze prośby, modlić się o kogoś innego,
o nas, o kogoś innego. I już ostatni przykład. Również w Ewangelii świętego Łukasza i innych również czytamy w Ewangelii Łukasza 17 rozdział 15 i 16 werset. Zwróćcie uwagę, że gdy Jezus przechodził pomiędzy Samarią a Galileją, w pewnej wiosce, w pewnej miejscowości 10 trędowatych w oddaleniu zaczęło wołać: uzdrów nas, Panie. Pan wszystko może. Uzdrów nas, Panie. Trąd w tamtych czasach to nie byle jaka choroba. Choroba wyłączająca człowieka ze społeczeństwa, z normalnego życia. Skazany na życie poza obozem, gdzieś w wyznaczonych miejscach. Nie mógł się kontaktować chory z osobami zdrowymi, dlatego stanęli w pewnej odległości i wołają: Jezu, uzdrów nas. Być może słyszeli wcześniej o Jezusie. Widzieli, słyszeli, nie wiem. Ale przyszli z taką prośbą i wynika, że ta prośba płynęła z głębi ich serc, poparta wielkim pragnieniem, tęsknotą, wolą, działaniem. Uzdrów nas, Jezu. Bo nikt tego wie, nikt tego uczynić nie może, tylko Ty. I mogę powiedzieć, że Jezus ich uzdrowił. Tylko tam słowa te mnie zastanawiają, że jeden z nich, a był to Samarytanin, który zobaczył, że został uzdrowiony, zawrócił. Zawrócił. I tu jest powiedziane, że upadł do stóp Jezusa Chrystusa na twarz. I co? O Panie, dzięki Ci. Byłem chory, jestem zdrowy. Twoje miłosierdzie, Twoja dobroć. Jestem zdrowy i za to Ci dziękuję, dziękuję, dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. Wielbił i czcił Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, tu często niektórzy mówią, nie z takiego trądu też zostaliśmy uzdrowieni. Ale zostaliśmy uleczeni, uzdrowieni z trądu, który skazywał nas na wieczne potępienie. Zostaliśmy uzdrowieni, mam na myśli przebaczenie z grzechów naszych. To jest najgorszy trąd. Grzech jest największym trądem, jeśli tak mogę powiedzieć, bo od początku oddziela człowieka od Boga. Grzech skazuje na wieczne potępienie, na sąd Boży, wieczne potępienie. Ilu z nas, drodzy bracia i siostry, doznaliśmy przebaczenia, Bożego wyzwolenia? Ilu z nas? A czy jesteśmy wdzięczni Bogu z dnia na dzień? Czy jesteśmy u Jego stóp codziennie? Tak, my. Czy jesteśmy u stóp Jezusa Chrystusa? I czy Mu dziękujemy? Panie, dzięki Ci za zbawienie, za uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki Ci. A więc u stóp Jezusa Chrystusa jest również miejsce dla nas wszystkich, aby przyjść w tym wymiarze adoracji, dziękczynienia Bogu. Drodzy bracia i siostry, niech serca nasze zostaną pobudzone i ożywione. Niech tchnienie Boże wstąpi na nas, do naszego wnętrza w pełni, ożywi, pobudzi, zachęci, da inspirację do świętego i czystego życia przed obliczem świętego Boga. Ożywmy się, bo Duch, który jest w nas, jest żywy. Niech Wszechmogący Bóg
pomoże każdemu z nas, w sposób szczególny tym, którzy są w trudnych sytuacjach, mam na myśli sytuacji duchowych, zdrowotnych. Niech Bóg i Jego miłosierdzie będzie z wami.